dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj taki temat porównawczy odnośnie powłok ceramicznych, czyli jak wygląda autko z powłoką ceramiczną, o które się dba tak średnio, a jak wygląda auto z powłoką ceramiczną, które jest u nas generalnie myte i sprzątane przy każdej okazji. To akurat tutaj mamy samochód, który ma powłokę zaaplikowaną w jakimś tam studio. Oczywiście auto, jak autko było kupione, to już ta powłoka została tam zaaplikowana. My tutaj nic nie robiliśmy, jedyne to mycie raz na jakiś czas. No i tutaj widzimy pierwszy skutek. Oczywiście jeszcze auto jest brudne, musimy zaznaczyć, ale tutaj już widzimy pierwszy skutek myjni bezdotykowych, czyli duży, spory kamień. Idziemy tutaj teraz dalej. Tu jest jakiś wżer. O, jest wżer jakiś. Zobaczymy, czy da się go usunąć całym myciem chyba. Albo to jest jakaś z drzewa, jakaś żywiczka. Także autko tak wygląda przed samym myciem. O, tutaj. Tu już jakaś obcierka się zrobiła. Bardzo brudne, jak widać. I zaraz pokażemy wam efekt po umyciu. Czyli czy w ogóle dało się domyć to wszystko, tak? Oczywiście jeszcze przebieg, jaki auto pokonało od nowości, od również zaaplikowania powłoki, to ponad 16 tysięcy km. Dobra, więc zaczynamy proces mycia. Koła mamy umyte, więc pierwsze co, to rzucamy pianę. Zobaczymy, ile brudu uda nam się spłukać samą pianą. Tu jest brudne, nie jest jeszcze wypłukane nad kole, znaczy błotnik, tu mamy drzwi. Jak widać, tu też jeszcze jest brud. Dobra, przystępujemy do płukania po myciu ręcznym. Jak widać, tutaj działa jako tako. Tu jest totalnie zatkana. Pod palcami są wyczuwalne drobinki zanieczyszczeń, smoła, nalot rdzy. No i niestety się zapchała. Autko umyte na pierwszy rzut oka. Wygląda ok. Ale spójrzmy z bliska na to. Jest kamień, to na pewno. I to nawet sporo. Jest dużo osadu. A zaświećmy lampeczkę. Jest też dużo mikrorys, czyli niewłaściwe mycie. Teraz przejdźmy na maskę. Jest widoczny spory kamień. Oczywiście usługa nie przewidziała tego, żeby usunąć ten kamień. To było tylko zwykłe mycie i sprzątanie. Ale zobaczcie, jak po 16 tysiącach kilometrów osadził się właśnie ten osad. Kamera nie jest w stanie aż tak tego ująć, ile tego jest, nie? Dlatego też jest zatkana, zapchana, ale jeszcze sprawdźmy ryski tutaj. Jakieś tam są. No i mamy kolejne autko porównawcze, czyli tutaj mamy przebieg niecałe 10 tysięcy. To autko przyjechało do nas jako nowe, na zabezpieczenie oczywiście. Około chyba 5 miesięcy temu, o ile dobrze pamiętam. Teraz zobaczcie, jak na chwilę obecną wygląda. Jest obecnie brudne, tak? I pokażemy wam na takiej samej zasadzie, jak przy tamtym samochodzie. Również z powłoką ceramiczną, tyle że w tym przypadku
to auto jest u nas minimum raz w miesiącu. Minimum. W międzyczasie wiadomo, jakieś tam są bez dotyki na szybko. Czyli autko jest myte czasami i na bez dotyku. Ale zobaczcie, jak to wygląda przed naszym myciem teraz. Czyli no jest brud, można by porównać, że jest taki sam, jaki w poprzednim samochodzie. Może tak pokażę przed myciem, czy są water spoty, czy są w ogóle widoczne, no coś tam widać, tak? Ale czy to są faktycznie water spoty, to się okaże dopiero po umyciu i osuszeniu samochodu. Natomiast już widać, że rys jakichś tam znacznych nie ma. Ale to wszystko pokażemy już po umyciu samochodziku. Od momentu, kiedy została powłoka nałożona na ten samochód, nie robiliśmy tak naprawdę z tym lakierem nic w celu jakby podbicia tej powłoki. Czyli oprócz mycia i osuszania nie był nałożony żaden quick detailer, żaden booster, ani nic z takich właśnie rzeczy, które by mogły wspomóc tą powłokę bądź ją odżywić. Także zobaczcie efekt, w jaki sposób zachowuje się piana na karoserii. No i dobrze, czyli do połowy drzwi standardowo brud się osadził, no tak tutaj zawirowania powietrza wyglądają, no i brud się osadza, ale tutaj widzimy, że już się bardzo ładnie oczyściło, nie wiem czy będzie to widoczne, o. I ta woda troszkę lepiej ucieka. Wiesz jeszcze raz. Dobra, sprawdzamy brud. Zjaśnić. Ok, coś tutaj jest wiadomo widoczne. Musimy umyć, żeby zobaczyć efekt finalny. Na pewno jest mniej brudu niż w poprzednim aucie. Nie? Po samym prałoszu, na pewno. Tylko tam to widać, że powiedzony to szuka. No, troszkę inaczej używany. No dobra, myjemy, zobaczymy po myciu ręcznym, jak działa powłoka. No, możesz pukać. Ok, autko jest umyte ręcznie i przechodzimy do pukania. Weź jeszcze tutaj troszkę. No i dobra, jak widzimy, hydrofobowość jest znacznie lepsza niż w poprzednim samochodzie. Generalnie zazwyczaj zapycha się powłoka tutaj, tak jak widzimy, tak jak wcześniej był ten brud. I tutaj, tak, ja to zawsze mówię, od kolan dół. Natomiast tutaj wszystko jest w jak najlepszej kondycji. No i tak jak u nas widzicie tutaj teraz podczas mycia ręcznego, ta powłoka naprawdę zachowuje się bardzo dobrze. No i też nie była ani odtykana, ani niczym podbijana, czyli po tym czasie efekt moim zdaniem jest super. No ale teraz zobaczmy, jak działają inne partie karoserii. Może tutaj, o tutaj jest też fajny efekt będzie, no. O, takie mamy kropelki. Nie jest już tak duży kąt, jak był przy powłoce przy pierwszym myciu, wiadomo, przy pierwszym, drugim i trzecim. Ale jak na ten przebieg i
i ten czas, to wygląda spoko. Na pewno jest to godne polecenia. Ta powłoka. A jeśli chcecie wiedzieć, co to za powłoka, to napiszcie w komentarzu. Chętnie wam odpiszę. Ok, przejdźmy do tematu waterspotów. Widzieliście w tamtym samochodzie, generalnie auto całe było zakamienione. Natomiast tutaj jakieś tam gdzieś pojedyncze coś występuje. O, tutaj, tutaj są trzy kropki, tutaj, tutaj. Natomiast tutaj to już nie ma. Także nie ma tego aż tyle. O, tutaj jakieś są, może pod tym światłem będzie to lepiej widoczne. Jakieś pojedyncze gdzieś coś występuje, tak? Natomiast nie ma tego aż tyle. Sprawdźmy rysy. Sprawdźmy rysy. Musimy tutaj troszkę poustawiać, żeby można było zobaczyć na tym lakierze. O, tu jakaś jest kropeczka. To jest chyba jakiś nalot z drzewa. No, ale jak widzicie, rysek nie ma. Dlaczego nie ma? Ponieważ odpowiednio auto jest myte, czyli w sposób taki, jak być powinien. Na dwa wiadra, delikatnie, dobry prełoż, dobra chemia, dobre rękawice, no i mamy efekt, jaki mamy, tak? Po 5 miesiącach, czy tam po 6, po przejechaniu 10 tysięcy kilometrów, przynajmniej na master rysy nie występują. Tam było tego na pewno dużo, dużo więcej. Tutaj ta strona, którą pokazywaliśmy. O. Tak się prezentuje, to jakaś kropla jeszcze, woda nie jest wydmuchana. Ale zobaczcie, no lakier jest naprawdę w dobrej kondycji. Mimo tego, że też tutaj cały czas ta woda ścieka, to można zauważyć przy innych samochodach, jeśli są auta myte i niewycierane, to zawsze tutaj właśnie jest widoczny taki zaciek, jeden wielki kamień się osadza. Natomiast tutaj tego nie ma. Czyli powłoka nie chłonie tak waterspotów jak no jak tamta poprzednia, która jest na tamtym aucie zaaplikowana. Czyli 5 miesięcy temu została zaaplikowana powłoka na lakier, na szyby, folia bezbarwna na próg załadowczy bagażnika, na wszystkie pianobleki, na cztery progi, na reflektory. I chyba coś, i nie, i chyba tyle z tego, co pamiętam. Pod klamkami nie było, na ranty również nie było. Natomiast pokażę wam może tutaj, z czego ja tak naprawdę jestem dumny, co mi się udało fajnie tutaj uzyskać. No jak widzicie, tu jest zarysowane już. O, tak, tutaj mamy zarysowanie na tym metalowym elemencie. Tak, tu jest, widać, że jest zarysowanie. A tutaj mamy folię. O, tutaj widać, tutaj. I ona jest tak fajnie, jest szablon zrobiony, że folia chowa się pod tą właśnie listewkę z emblematem Cupry. I tam gdzieś, nie? Tutaj do samej krawędzi, także ochrona progu jest w 100%. A jak widzicie, tutaj jest zniszczone, a tutaj próg, wszystko jest, czyli tutaj ten element lakierowany, który jest zabezpieczony folią, jest nienaruszony, tak? Podsumowanie, czy warto zabezpieczać samochody powłokami ceramicznymi? Moim zdaniem tak, jak najbardziej, jeżeli się o to dba, czyli raz w miesiącu mycie ręczne, w międzyczasie jakiś bezdotyk można sobie zarzucić, tak? I co więcej, jak nie będziemy dbać, no to wiadomo, widzieliście na samochodzie pierwszym, który był mega zakamieniony, nie wyglądało to bardzo dobrze, a tutaj macie porównanie, jak wygląda auto, o które się dba, które się pielęgnuje raz w miesiącu, minimum raz w miesiącu, no i jaki jest efekt hydrofobowy, no i oraz jeżeli chodzi o stan zniszczenia lakieru. Tutaj rysek nie ma, ponieważ auto jest myte w sposób właściwy, tak? Sprawa druga. Czy warto folię aplikować na newralgiczne punkty, takie jak progi, czy to reflektory, czy pianobleki. Jak widzieliście na żywym przykładzie tutaj właśnie na tym progu wewnętrznym, że tak, jak najbardziej, ponieważ próg ocalał,
a emblemat z napisem Cupra niestety ucierpiał, tak? I cóż, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Chętnie odpowiem na wasze pytania. No i co? Jeśli podobał się materiał, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.